1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to również dzień wspomnienia świętego Nuno Alvaresa Pereiry, zakonnika. Wszystkie narody europejskie mają co najmniej jednego bohatera narodowego lub króla pośród swoich najbardziej czczonych świętych. Należą do nich francuska bohaterka święta Joanna d'Arc, bułgarski król święty Borys Michał I, król węgierski święty Stefan i czeski monarcha Wacław I. Do ich grona należy również zaliczyć portugalskiego bohatera narodowego świętego Nuna Alvaresa Pereirę. Urodził się w Flor da Rosa niedaleko Lizbony 24 czerwca 1360 roku w domu Don Alvaro Goncalves de Pereira, który pełnił rolę wielkiego mistrza jednej z gałęzi zakonu Joannitów w Jerozolimie. W wieku 13 lat przeniósł się na dwór króla Portugalii Ferdynanda, aby rozpocząć karierę wojskową i pełnić zaszczytną funkcję królewskiego doradcy. Od najmłodszych lat doceniał legendy o królu Arturze i o tym, jak Galahad chciał pozostać niezamężny, aby lepiej służyć swemu władcy. Mimo to w wieku 17 lat ożenił się z Leonorą de Alvim, z którą miał trójkę dzieci. Został wdowcem w 1387 roku. Kiedy miał zaledwie 23 lata, został mianowany generałem dowodzącym portugalskimi siłami zbrojnymi, a inwestytury dokonał wielki mistrz rycerzy Avisu, który po 2 latach zasiadł na tronie Portugalii i przyjął imię Jana I, zwanego również Dobrym lub Wielkim. Święty Nuno, cieszący się powszechnym szacunkiem, poprowadził niewielką, bo zaledwie 1800-osobową armię przeciwko 6-tysięcznej armii kastylijskiej do zwycięstwa w bitwie pod Atoleiros. W ten sposób Portugalia ostatecznie uzyskała niezależność od innych królestw Półwyspu Iberyjskiego. W 1422 roku miał miejsce wielki zwrot akcji, który zaskoczył cały dwór. Nuno założył nowy klasztor karmelitów w Lizbonie i postanowił resztę swoich dni poświęcić Bogu na modlitwie i umartwieniu jako brat świecki, przyjmując imię Nuno de Santa Maria. 1 kwietnia 1431 roku, w niedzielę wielkanocną, podczas czytania męki pańskiej, kiedy przeczytał słowa „Oto matka twoja”, oddał Panu swego ducha. Odszedł z tego świata w opinii świętości, a w jego pogrzebie uczestniczyły ogromne rzesze ludu, uważając go nie tylko za świętego, ale również za bohatera narodowego. Ponadto, ponieważ jego córka Beatrycze była żoną księcia Braganza Alfonsa, najstarszego syna króla Jana I, Nuno jest uważany za założyciela tej dynastii, która panowała nad Portugalią do 1910 roku. Papież Benedykt XV zdecydował się, aby oficjalnie potwierdzić kult oddawany Nuno Alvares Pereira, nadając mu tytuł błogosławionego 23 stycznia 1918 roku. Papież Pius XII zezwolił na rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego 28 maja 1941 roku. Proces rozpoczął się jednak dopiero 13 lipca 2003 roku po dokonaniu cudu przypisywanego wstawiennictwu błogosławionemu Nunowi. Wówczas dokładnie zbadano kult błogosławionego, świadectwa jego świętości i udowodniono heroiczność jego cnót. Proces ten zakończył się 3 lipca 2008 roku. Papież Benedykt XVI kanonizował go na placu Świętego Piotra w Rzymie 26 kwietnia 2009 roku. Datą wspomnienia jest 1 listopada. W Portugalii jednak wspomnienie obchodzi się 6 listopada, a w zakonie karmelitańskim 1 kwietnia, w dniu jego narodzin dla nieba. Módlmy się. Panie, nasz Boże, który zainspirowałeś świętego Nuno do porzucenia przemocy zbrojnej i rozpoczęcia życia pobożnego w zakonie Najświętszej Maryi Panny, udziel nam, za jego wstawiennictwem, łaski ewangelicznego samozaparcia, abyśmy oddali się z całego serca na wyłączną służbę Tobie, przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Jezus.